Ostatnie nagranie tych trzech dni tuż przed Wielkim Czwartkiem, Piątkiem, Sobotą i przepiękną Niedzielą Zmartwychwstania. Pozwalam sobie nagrać w miejscu, które bardzo koresponduje mi z dzisiejszym pierwszym czytaniem, w którym znalazłem taki wers. Pozwoliłem Panu otworzyć me ucho i ani się nie zachwiałem, ani nie cofnąłem. I przed chwilą przyszedłem jeszcze zbierać naturalny ekosystem do dekoracji na Wielki Piątek i Wielki Czwartek do kościoła. Potrzebuję trochę takiej natury poskubać. I mam takie swoje miejsca, między innymi tu, do których lubię uciekać, i zaskoczyło mi to miejsce maksymalnie. Przez chwilę zamknę gębę, nie wiem, czy to będzie słyszalne, bo jestem bez mikrofonów akurat, ale tak mnie to zaskoczyło, że tu jest jakiś sejmik ptaków po prostu. Jest jakaś jedna wielka radocha. Posłuchajcie chwilę. I taki tu mamy klimat. Po prostu wykipiało tutaj życie. Zaczyna się życie. Oddaj Panu swoje ucho, a nawet uszy, serca, i nie cofaj się i nie zwiewaj, tylko pozwól sobie usłyszeć to, co Bóg Ci przez słowo próbuje dzisiaj w tych najbliższych dniach powiedzieć. A do tego potrzeba po prostu odejść gdzieś na bok, od ludzi, od zgiełku. Może trochę się zatopić w to, co jest naszą naturalną przestrzenią, tylko że jesteśmy po prostu częścią przyrody. I ta przyroda potrafi też człowieka otworzyć przez to stworzenie przepiękne na jego stwórcę. Mnie przynajmniej otwiera. Dzisiaj jest niełatwy kawałek Ewangelii, bo się wysypał nasz Judasz, którego w czambuł potępiamy. Wiadomo, że zdrajca, że sprzedawczyk, że za trzy dychy puścił Jezusa. No ale tak naprawdę co to ma do nas, skoro my nie zdradzamy nikogo najczęściej, i to nie chodzi tam, że najczęściej zdrada to żony, męża, ale czy nie zdradzamy wierności w jakiś sposób, wierności Jezusowi? I tak naprawdę popatrz sobie dzisiaj, przez te najbliższe dni, za co jesteś w stanie sprzedać, żeby nie pójść na wieczorną liturgię do kościoła. Tam się pojawić może przy święcące, może potem na rezurekcji, jak to standardowy katolik polski czy katoliczka przyprowadza nawet swoje dzieci, żeby pewien festiwal folklorystyczny, kościelny zobaczyć. O, na chwilę zrobiła się cisza, ale dzięcioła z daleka słychać, przebija się. No i więc po tych takich naturalnych dygresjach warto sobie zobaczyć, tak w spokoju sobie usiąść, co najwięcej mojego czasu cennego, mojej uwagi, moich sił w ciągu dnia pochłania. Za co jestem w stanie przehandlować z Jezusem adorację Najświętszego Sakramentu wieczór czwartkowy, wieczór piątkowy, w ciszę sobotniego leżenia w grobie Jezusa, czyli żałoby? Czy jesteś w stanie uhandlować z Jezusem te trzy dni Triduum Paschalnego? I za co? Za kogo? Za spotkanie z kim, z czym?